Kochanie, nie wiesz, co się stało z masłem czekoladowym? Nie. Jeśli lubisz popularny krem czekoladowo-orzechowy, to Mister Masełka czekoladowo-orzechowego pokochasz. Zamień cukier i olej palmowy na niesłodzony cukrem wysokobiałkowy deser od KFD. Od 16 roku życia jestem na siłowni, no to była siłownia pierwsza. Oczywiście myśl o pójściu do seminarium pojawiła się już pod koniec może pierwszej klasy ogólniaka. No ale jednak no, siłownia była, jej była pierwsza. Ja myślę, że tu chodzi o inną odpowiedzialność, bo tu mamy do czynienia z różną materią, tak? Sprawowanie mszy świętej. Ktoś by pomyślał, a tam ksiądz stanie sobie za ołtarzem, z mszału sobie poczyta i jest lajcik, tak? No nie. Tu chodzi też i o odpowiedzialność wypowiadanych słów. Ja staram się od samego początku nie robić to automatycznie, mechanicznie, tylko naprawdę zdawać sobie sprawę z każdego słowa, które jest wypowiadane, bo wiem, że to wypowiadam w imieniu wszystkich, którzy są na mszy świętej. Czy będzie to garstka 20 osób, czy będzie to 120, to nie ma znaczenia. A na klatkę, no zupełnie coś innego, tak? Wiadomo, że tutaj już jest ciężar, obciążenie fizyczne bardziej niż duchowe. I ta odpowiedzialność jest zupełnie inna. Nie, jestem miłosierny wobec swoich parafian. Ćwiczenia fizyczne odpadają w ramach pokuty. Nawet wśród młodzieży. Ho! Dobre pytanie. Myślę, że wystarczająco miłość. Oczywiście. Poprzez ćwiczenia hartujemy też i ducha, jakby nie patrzeć. Ćwiczenia na siłowni i nie tylko różnych sportów, nie tylko sylwetkowych, no to są wyrzeczenia, a wyrzeczenia kształtują wnętrze człowieka, ducha. I to bardzo, oczywiście. Uczy takiej systematyczności wyrzeczeń, no i konsekwencji, tak? Nawet powiedziałbym rzetelności w życiu. I jedno i drugie. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Tak, patrząc na różnych sportowców, jak najbardziej. Ktoś może pomyśleć, że niektórzy sportowcy pokazują, właśnie robią pewne gesty religijne na pokaz. Nie, to wypływa z ich wnętrza, oni są naprawdę wierzącymi ludźmi. Miałem to szczęście uczyć w Lubinie chłopaków z obecnej drużyny narodowej, naszych piłkarzy i Damiana Dąbrowskiego. Co prawda Adrian Błąd nie dostał się do kadry narodowej, ale też jest bardzo znanym piłkarzem. Fajne chłopaki i no i przede wszystkim też wierzący, tak? Także jedno z drugim jest bardzo, bardzo powiązane. Sport, wiara, jak najbardziej. KFD zaczyna rozbój. Ćwicz, jedz, śpi. Powtórz KFD. Wiesz, że na teren jest, masa jest, kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój.
jest masa, jest kawa.